Koszykarska Energa Kotwica Kołobrzeg sprawiła swoim kibicom sporą niespodziankę. W ramach 22. kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Pierwszej Ligi Kołobrzeżanie pokonali w hali Millennium jedną z czołowych drużyn ligi, Górnika Wałbrzych 77-72. My ciężko pracowaliśmy na treningach i już w meczach u Leśnie i tutaj w Kołobrzegu już było widać, że jakieś tam są zmiany na poważną koszykówkę. Ja się cieszę, że akurat w meczu z liderem my swoje silne strony pokazali. Zdobyte punkty są w obecnej sytuacji Kotwicy na wagę złota, ale bardzo ważne jest też mocne podbudowanie psychiczne drużyny. Taki mecz na pewno wlewa w nas dużo optymizmu. Też nie można się podniecić za bardzo, bo to trzeba troszeczkę tej pokory mieć w sobie. No fajnie, no teraz zaczyna się dla nas kolejny tydzień, bo co będę tutaj mówił, no, mecz był bardzo ważny dla nas. No. Zaskoczenie. Dzisiaj byliśmy skuteczni, dobrze broniliśmy, świeżsi byliśmy chyba, było widać, że ta szybkość nasza w obronie i w bieganiu nawet do kontrataku, te rzuty też były celne, bo byliśmy świeżsi, mieliśmy mniej jednostek i to na pewno dużo dało w tym, że no, ta mentalność była całkiem inna w tych ważnych momentach. Ale paliło się, nie? Ale ważne, że wygrana. Mecz był bardzo emocjonujący do ostatnich sekund. Między innymi dlatego, że nasza drużyna w wielu ważnych meczach radziła sobie świetnie przez 3/4, po to by w ostatniej oddać zwycięstwo przeciwnikom. Tym razem pościg Górnika okazał się nieskuteczny. Dobrze, że nie wróciły te demony, bo do ile tych meczy mieliśmy naprawdę? Od tego czasu, jak tu jestem, to mieliśmy tych meczy na pewno z 5. Nie będę teraz tu wymieniał ich, bo też nie ma co wracać tam, co było, nie? Ciężki był ten czas, te 2 minuty były ciężkie, ale było dopchane, nie? Pawła, ta dwójka też ważna tam z wyskoku. Ten Daniel jeszcze tu na wariota poszedł, nieco faul był. Te osobiste, naprawdę. No, dzisiaj byliśmy drużyną. Dzisiaj to znacznie lepiej wyglądało. No i co? Niech dryfuje tam, nie? Kot jeszcze dryfuje i trzeba się modlić, trzeba trenować, trzeba myśleć o tym, że to będzie, że uda się osiągnąć ten cel. Nasza drużyna bez wątpienia dała z siebie wszystko, ale pojawiły się pytania, czy silniejszy przeciwnik nie podszedł do nas nie w pełni zmobilizowany. W trójce topowych drużyn w pierwszej lidze są poukładani, dobrzy zawodnicy są, którzy jest przeszłością w Ekstraklasie. Nie wydaje mi się, żeby oni byli dzisiaj tak mniej nastawieni, chociaż no wiadomo, oni mają ten pewny byt, walczą o jak najlepsze miejsce w playoff, ale to już nie nasza brocha, co nie, wygraliśmy. No i teraz spokojnie, bo ten tydzień też przepracujemy, przyjeżdża za tydzień, przyjeżdża te Kłodzko, trzeba podtrzymać ten tydzień, jaki był, czyli tak mieliśmy. Spokojniej było widać dzisiaj, powtórzę się, że ta świeżość była całkiem inna, te nogi bardziej niosły, więc jeszcze pożar jeszcze jest, ale jeszcze nie ugaszony. Nie? Mimo zwycięstwa Kotwica wciąż zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli i jest poważnie zagrożona spadkiem do drugiej ligi. Do końca rundy zasadniczej pozostało tylko 6 meczów. Następne zawody zagramy w sobotę 15 lutego o 18 w hali Millennium. Rywalem będzie ZK Madoral Nysa Kłodzko.